Kobieta w pewnym wieku staje się niewidoczna dla innych. No, teraz zapomniałam, co chciałam dalej powiedzieć, ale już zmierzam do celu. Gdzieś tam za kulisami została kartka i pamięć. Może pobiegnę po nią. Może razem coś wykombinujemy. O mój Boże. Cały konspekt bierze w tył. Dobrze, przepraszam, już się zbieram. Bo to jest takie trudne wystąpienie, o które mnie tutaj poproszono. Miałam powiedzieć o kobiecości, kim jest kobieta i kim jest... kim właśnie jesteśmy w tym świecie filmu. Dobrze, będę zmierzać się dalej ku celu. Chciałam powiedzieć o tym, przez co przeszłam i dlaczego tutaj dzisiaj jestem z tą wypowiedzią. Niektórzy wzdychają, dobrze, była taka młoda, była taka piękna, była taka seksowna. Tak, byłam. Byłam obiektem seksualnym dla mężczyzn, byłam obiektem zazdrości kobiet. Byłam obiektem dla kamery. Byłam też obiektem przemocy. Mówię to jako silna kobieta w dojrzałym wieku, która nie może, nie musi już nic udowadniać, która czuje się dobrze we własnej skórze. Ten czas minął. Moje życie zawsze było walką. Odbierano mi wiele, ale nie zabrano nic. Moje wejście w dorosłość przypadło w bardzo trudnych czasach. Matura i pierwszy rok studiów wypadł w momencie ogłoszenia stanu wojennego. Ta opresja wzbudziła we mnie bunt i niezgodę. Odważyłam się już wtedy odmówić roli w filmie, gdzie miałam zagrać narkomankę, która pozwala na najgorsze, największe upokorzenia ze strony mężczyzn. Tak. Usłyszałam wtedy, że już nigdy nie zagram w polskim filmie. Usłyszałam groźbę. Stało się inaczej. Bardzo szybko zdobyłam sławę, kiedy byłam na szczycie. Okazało się, że jestem w ciąży z moim synem Aleksandrem. Usłyszałam wtedy, że może powinnam się zastanowić, czy rzeczywiście jestem w ciąży, czy może jednak chcę nadal być aktorką. Urodziłam syna i usłyszałam, że to koniec mojej kariery, ponieważ już nie jestem taka, jak byłam. Jednocześnie otrzymałam nagrodę, zostałam uhonorowana stypendium aktorskim. I wtedy usłyszałam, że jeśli wyjadę na stypendium do Paryża, to już nigdy nie zagram na polskiej scenie teatralnej. Wiele lat później, w Hollywood, przekonałam się, jak drapieżnik drastyczny może być show biznes. Paradoksalnie największe upokorzenie przyszło ze strony kobiety, casting director, dlatego że byłam Polką. W Los Angeles poznałam ojca moich córek i choć myślałam, że to jest
początek chociaż najpiękniejszego rozdziału mojego życia. Bardzo szybko okazało się ono być dramatem, kiedy po wielu latach, nie znając znikąd ratunku, odważyłam się publicznie powiedzieć o mojej tragedii. Spotkałam się z obrazą, drwiną i odrzuceniem ze strony środowiska. Ale czy mnie to zniszczyło? Nie. Nie. Stanęłam naprzeciw i powiedziałam: nie, nie, nie jestem ofiarą. I nie dam się tak traktować. Moja historia pokazuje innym kobietom, że nie można się godzić na przemoc, że za wszelką cenę trzeba walczyć o własne życie. Ostatnie lata pokazują, jak kobiety zyskują na sile. Walka z mizoginią, z seksizmem i patriarchatem wciąż trwa. Nasz głos nie może być ignorowany. Moja córka Coco, która ukończyła 19 lat, od października studiuje reżyserię filmową w Paryżu. Jej pierwszy projekt, film krótkometrażowy, jest bardzo kobiecy, jest feministyczny. Moja córka Kaszmir, która ukończyła 17 lat, zamierza dołączyć do siostry i tam kontynuować edukację. Moim celem było od dnia ich narodzin zbudowanie największej wartości, ich wzajemnej miłości, więzi i wsparcia, nawet w najtrudniejszych czasach. Życzę wszystkim kobietom tworzącym kino, by miały odwagę czerpać z siebie, by miały odwagę sięgać po swoje i nie wpisywać się w cudze scenariusze, bo były po prostu sobą. Jestem bardzo wzruszona dziś stojąc tu przed Państwem i mówiąc o moim życiu, inicjuję tę nagrodę. Nagrodę dla kobiet filmu. To jest wyraźny znak zmieniających się czasów. Bądźmy częścią tej zmiany. Dziękuję bardzo.